Cześć, witam na Coaching Business i w dzisiejszym temacie mojej usłudze Coaching Komunikacji. Po pierwsze bym chciał Wam powiedzieć, co to w ogóle jest za usługa i na czym polega i jakie z niej będziecie mieli korzyści. Aby zacząć, Coaching Komunikacji przeze mnie nie ma na celu, żeby dać Ci do ręki 15 metod, które będziesz mógł wykorzystać w 16 sytuacjach i które doprowadzą na 100% do zwiększenia Twojej sprzedaży o 5%. Moja usługa Coaching Komunikacji ma na celu przedstawienie Ci zakresu komunikacji, który pomoże Ci rozwinąć takie jakby 80% tej reguły 80-20. Więc to są bardziej podstawowe metody, reguły, schematy, które pomogą Ci zrozumieć, co to znaczy komunikacja, co to znaczy znajdywanie się w sytuacjach komunikacyjnych i co to znaczy komunikować się docelowo, budować pewne wyniki komunikacji docelowo. Jakie elementy omówimy właśnie w takim coachingu komunikacji? Omówimy z jednej strony ogólne modele komunikacji, które pomogą w poprawieniu komunikacji, które pomogą w zrozumieniu okoliczności, kontekstu i atrybutów sytuacyjnych. Znaczy, za każdym razem, jak znajdujesz się w jakiejś sytuacji komunikacyjnej, są pewne atrybuty kontekstu, które prowadzą do tego, że sytuacja jest taka lub nie taka, zielona lub biała. Różne modele są tak przedstawione i tak porównywane ze sobą, abyś zrozumiał, kto uczestniczy w takiej sytuacji komunikacji, kto jak komunikuje się i kto jakie informacje przez jaki kanał odbiera. Te wszystkie modele, które zostaną omówione, pomogą Ci rozpracować własny model przygotowania sytuacji komunikacyjnej. To znaczy, ta pierwsza część pomoże Ci zrozumieć, że każda komunikacja trochę ważniejsza dla Ciebie wymaga też pewnego rodzaju przygotowania. Tutaj nie ma jakiegoś typowego modelu przygotowania, tylko coaching komunikacji przeze mnie będzie polegał na tym, że rozpracujesz własny model przygotowania najlepiej pasujący do Ciebie. W drugiej części zajmiemy się metodami psychologa. Ja jestem psychologiem, coachem i doradcą i w tym zakresie będę w stanie Ci opowiedzieć i pomóc rozpracować właśnie umiejętności, które używają także psycholodzy lub coachowie. Jakie to są umiejętności? Po pierwsze, komunikowanie się z określonym celem, a po drugie, proaktywne słuchanie. Proaktywne słuchanie nie znaczy po prostu słuchać, co druga osoba mówi, tylko znaczy zrozumieć, kiedy druga osoba coś mówi lub nie mówi, co jest dla niej ważne. Zrozumieć, w jakim momencie druga osoba chce coś powiedzieć, ale nie potrafi. Zrozumieć, kiedy w jakimś momencie druga osoba całym swoim ciałem coś mówi, a jednocześnie słowa są sprzeczne z tym. Zrozumieć, kiedy warto drugiej osobie dać miejsce, żeby więcej na jakiś temat powiedzieć. To jest proaktywne słuchanie w kombinacji z zadawaniem pytań. Jest to właśnie typowa metoda psychologa i coacha. A zadawanie pytań właśnie nie jest takie proste, ponieważ zadawanie pytań polega właśnie na aktywnym słuchaniu. Więc tutaj wyćwiczymy pewną podstawową umiejętność, wprawdzie tylko jedną, ale podstawową umiejętność, która pozwoli właśnie docelowo się komunikować z innymi osobami. Z celem i tutaj budowania kooperacji. No bo wychodzimy z założenia, że na koniec dnia naszym celem komunikacji jest budowanie kooperacji. Lecz kooperacja nie będzie jedynym stanem komunikacyjnym, w jakim będziemy. Nieraz trzeba będzie negocjować, więc omówimy także metody praktyczne negocjacji. Kiedy jesteśmy w stanie zbudować kooperację, a kiedy wpierw musimy negocjować. A nieraz, kiedy jesteśmy w sytuacjach rywalizacji albo konfliktu, jak możemy rozwiązać konflikty, jak możemy zbudować taką sytuację, aby nawet w konfliktowych komunikacjach osiągnąć nasze cele i to najlepiej dla naszej i dla drugiej strony. Ponieważ jeśli to osiągniemy, to druga strona też następnym razem będzie chciała z nami współpracować. Jednocześnie omówimy umiejętności po prostu rozmawiania. To znaczy, jakie są pewne podstawowe reguły rozmowy.
Dlaczego warto wprowadzać strukturę? Jak taka struktura może wyglądać? Jak najlepiej przekazywać informację zwrotną, tak aby druga osoba nie poczuła się zarażona, nie poczuła się zagrożona, nie poczuła, że musi troszeczkę odstąpić? Jak komunikować informację zwrotną? Jak ja powiem, ale ty nie masz pojęcia, jak przychodzisz do mnie, to w pierwszym momencie nie będziesz chciał tego słuchać. Będzie reakcja obronna. I tutaj jest pytanie, jak można stworzyć informację zwrotną tak, aby dla drugiej osoby nie była zagrażająca. Na koniec zajmiemy się pozytywnym formułowaniem Steve'a de Chazar. Pozytywne formułowanie brzmi prosto, nie jest wcale takie proste. Bo my często nie komunikujemy w pozytywny sposób, tylko w negatywny, ponieważ negatywność jest dostępna cały czas. Jakie będziesz miał korzyści właśnie z tego coachingu komunikacji? Dowiesz się więcej o własnym zachowaniu komunikacyjnym. To znaczy, jak komunikujesz, jakimi kanałami komunikujesz świadomie i nieświadomie. I w jakiej sytuacji się znajdujesz, gdy komunikujesz i kto z tobą komunikuje. Poznasz teorię praktyczną i teorię, która jest ukierunkowana na cele. To znaczy, jak mogę prowadzić komunikację, jak mogę przygotować komunikację, która będzie prowadzić do pewnych celów. I dzięki temu nauczysz się, jak strukturyzować komunikację za pomocą pewnych struktur, technik. I dowiesz się, jak zachowywać się w pewnych sytuacjach, na przykład kooperacji, negocjacji albo konfliktu. Dzięki temu dowiesz się, jak najlepiej prowadzić docelową komunikację. Teraz na razie opowiedziałem Ci, jak ogółem będzie wyglądać moja usługa. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jakie techniki będziemy, o jakich technikach, o jakich modelach będziemy rozmawiać, mam także artykuł blogowy, w którym się właśnie, z których możesz wyciągnąć te informacje. Lecz proszę pamiętaj, że coaching komunikacji nie polega na tym, żeby dać Ci do przeczytania jakąś wiedzę. W coachingu komunikacji chodzi o to, żeby w Tobie rozwinąć te 80% podstawowych umiejętności, a rozwinięcie umiejętności polega na coachingu, na procesie rozwojowym. Proces rozwojowy polega na tym, że robisz coś, dostajesz informację zwrotną od otoczenia, poprawiasz to coś, co robisz, znowu dostajesz informację i znowu poprawiasz, więc stajesz się lepszy za każdym razem. Więc proszę, proszę, przeczytaj mój artykuł blogowy na temat komunikacji, lecz zapraszam na coaching komunikacji, który pomoże właśnie długoterminowo rozwinąć umiejętności komunikacji. Bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru, życzę dużo, dużo szczęścia i dużo uśmiechu i wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Proszę lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i jeśli chcesz wejść w relację coachingową i chciałbyś przejść przez właśnie coaching komunikacji, proszę napisz, na mojej stronie znajdziesz możliwości kontaktu ze mną. Dziękuję Ci bardzo i do następnego razu. Dziękuję za słuchanie.